Cześć, witajcie. Witam również bardzo serdecznie. No, korzystając z tego, że jeszcze tutaj kilka dni zostałam, także tutaj Renia zapowiedziała na swoim kanale, że będę gotował grochówkę w moim wykonaniu, ale zanim zacznę gotować, chciałbym Wam coś pokazać, tutaj pochwalić się oraz podziękować osobie, która wysłała mi ten nóż, osobie, która doceniła mnie. Panu Franciszkowi tutaj dodam. Tak, tu zobaczcie, jest napisane wyraźnie dla pana Krzysztofa. Także bardzo dziękuję. Nie wiem, czy ta osoba mnie ogląda, czy nie. Bardzo dziękuję. Ale wracając do grochówki. Będę dzisiaj gotował grochówkę. Także ja sobie tutaj już przygotowałem boczek. Boczek jest wędzony tutaj. Reni wyroby. Jest również wędzone. Są również wędzone żeberka. To jest około pół kilograma i tu jest 40 deko. Do tego będę jeszcze używał warzywa, ale to już później. Kolejny etap krojenie warzyw. Ja tutaj podpatruję, jak on robi grochówkę. No i już na wstępie powiem, że inaczej jak ja, ale prawdopodobnie i ja zrobię swoją wersję. Teraz jest wersja Krzysia. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale Krzyś jest w innym fartuszku. Tutaj dzisiaj była ostra walka o fartucha. Oddasz fartucha? Czy nie, nie oddasz? Nie oddasz fartucha. Nie oddam fartucha. I dostał drugi. Bardziej chyba dokładnie, twarzowy. Bo ty dzisiaj też wykonujesz swoje prace. Tak. Ja dzisiaj robię cepeliny, Krzyś robi grochówkę, no i będą dwa filmy na kanałach. Czyli jest stereo. Dokładnie. Ja oczywiście później u siebie pod swoim filmem podam link do kanału Krzysia, do tej pysznej grochówki, bo przypuszczam, że oczywiście będzie pyszna. A jeszcze nie jadłaś grochówki w moim wykonaniu. Jeszcze nie jadłaś. Ale roladę jadłam i gofry, także już wiem, że grochówka będzie pyszna. Dobrze. Kucharzu Krzysztofie, czyń swoją powinność, a ja wracam do swojej powinności, bo moje cepeliny czekają. No, kroję dalej. Krój, krój. No i groch już tutaj napił się wody, stoi kilka godzin, także ja będę go tutaj odsączał. Zrobił się bardziej miękki, odsączał i wrzucam właśnie do gorącej wody. Wcześniej uprzednio delikatnie osolonej. Ostateczne solenie, doprawienie będzie na końcu. Składniki, których będę używał, są to dwie duże marchewki. Ja wszystko kroję w kostkę. Tutaj mam czosnek, około 2 ząbków. Pietruszka. Ziemniaki, około 0,5 kg. Oczywiście przy grochówce nie może zabraknąć majeranku. Listek laurowy, ziele angielskie, z tym, że ja ziele angielskie przed wrzuceniem rozbijam, tak żeby bardziej wyłonić ten aromat. Przepraszam, tutaj nie można dodać ziela angielskiego już takiego kupionego w torebce zmielonego? Można. Można, ale co świeżo. Pozyskany to świeżo. Okay. Oczywiście tu już została odkrojona skórka, ja ją wrzucę do zupy. Tu już mam boczek pokrojony też w kostkę, będę go delikatnie podsmażał. No i żeberka. Żeberka, o którym już wcześniej wspominałem. No i wiadomo, jeszcze pieprz do smaku. Będę również chciał podsmażyć delikatnie kiełbasę. Kiełbasa też jest swojska, tutaj Renia mi udostępniła też. Swoja, robiona. Tak, no i słuchajcie, jeszcze taką przyprawę, którą żeśmy nabili z Renią w Korycinach, do smaczka. Ja też bardzo często używam tej przyprawy. Ona zastępuje swobodnie tą przyprawę do zup. To jest bez chemii, bez żadnych polepszaczy. To są wszystko naturalne składniki. Także jeżeli ktoś nie ma, oczywiście można tutaj zastosować zwykłą sól, coś tam do smaku, co stosujecie. Ale to jest dla podkreślenia smaku. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Także ja bardzo często takiej przyprawy używam. No i cóż, wrzucam tutaj już do moszmaru wcześniej zagotowaną zupę. I teraz wrzucam te ziemniaki. Coś mi się tutaj nie chce. No i poszczególne składniki, takie jak marchewka, pietruszka, żeby to się wszystko ugotowało. Wcześniej podgotowałem groch, żeby on zmiękł, ugotował się. Tych składników jest dużo, także ta zupa rozgotowuje się do takiej postaci kremu. Słuchajcie, no ja jestem chłop, ja jestem facet, więc to jest takie
powiedzmy to jednogarnkowe danie. Także tu niektórzy gotują sobie, zaparzają gorące kubki. Uwierzcie mi, to jest dużo lepsze, bardziej smaczne, pożywne. No i tak jedząc to. Nabierasz to, plątawicy języka po mnie. Tu jest dużo, dużo pary. Słuchaj, gotujesz ty, gotuję ja, więc od tej zawiesiny, od tego wszystkiego mi się zaczęło plątać. Ale wracając do sprawy, ja gotując taką zupę, spokojnie można porcję zjeść. Ona bardzo długo rozgrzewa organizm, także teraz, gdy mamy tą niską temperaturę, wychodząc gdzieś na spacer, czy nie wiem, gdzieś do pracy, to jest naprawdę takie super danie. Ja często właśnie gotuję takie zupy w moim wykonaniu. Dobrze. No i można ją śmiało wstawić do lodówki, później po rozstrzygnięciu. Ja muszę jeszcze zamieszać. I podgrzewać sobie pomału, tak jak tutaj mówił. Tak, jeszcze to zamieszam, żeby to się zaczęło gotować. O! Rok się już ładnie już się rozpadł. Bo gotowałem około godziny to. Także teraz warzywa muszą się dogotować. Oczywiście troszeczkę się zredukuje. Ewentualnie chyba przeleję do większego. Pani gospodyni, większy garnek jest? No ja bym zdecydowanie tutaj dała większy garnek, albo po prostu ujęła troszeczkę. Nie, tej... przełożę do większego garnka. Okej. Okay. No, bo tu jeszcze dojdzie sporo mięsiwa, więc... Czyli rozumiem, że mam szukać większego garnka. Słuchaj, a może ja podczas próbowania troszeczkę zjem, zrobię miejsce na pozostałe składniki. Okej. Okay. Twoja zupa. Moja zupa. Dobrze, będziesz zaskoczona, mam nadzieję, Mila no, zaskoczona. No, ja już widzę, że gotuję już inaczej. Inaczej. Tak. Ale jestem bardzo ciekawa tego wykonania, bo naprawdę wygląda apetycznie. Garnek zdecydowanie za mały. Ja u siebie mam dużo większy garnek, około 8 litrów i właśnie te składniki tak bardziej pod te 8 litrów. Jak zauważyliście, zresztą sam o tym wspomniałem, że ja wszystko kroję w kostkę. Pewnie jakiś psycholog stwierdziłby, że mam takie uschematyzowane życie, że może jestem jakimś człowiekiem nie do życia. Co ty na ten temat powiesz? Da się ze mną wytrzymać? Ja tutaj się nie wypowiem, bo z tobą nie żyję. No ale spędzamy trochę czasu. No to spędzając trochę czasu, no to stwierdzam, że da się z tobą żyć. Da się ze mną żyć? Da czy, się czy z tobą jest łagodnym jednak człowiekiem? Ujdzie, no powiem szczerze, że ujdzie. No dobra. No i teraz taką ciekawostkę chciałbym a propos właśnie gotowania. Ponieważ sporo czasu, gdy moje dzieci były malutkie, to gotowałem i żeśmy spędzali sporo wspólnie czas. Nasz dzień wyglądał w ten sposób, na przykład niedziela, że jechaliśmy do kościoła, później po kościele jechaliśmy, robiliśmy jakieś zakupy, kupowaliśmy sobie produkty na obiad i gotowaliśmy. Każde z dzieci miało podział ról, swoją pracę do wykonania. No ja, gdy jeszcze te dzieci były takie małe, to dodawałem taką specjalną, magiczną przyprawę, jak ja to mówiłem. A była to gałka muszkatołowa, która pobudzała tchnienie i apetyt. Także dzieci naprawdę z ochotą jadły. Tato, a dzisiaj też dodasz tej magicznej przyprawy, bo ostatnio tak smakowało. Także jeżeli będziecie mieli jakiś problem z takimi właśnie dziećmi, niejadkami, a już będą w takim wieku, że można by było taką przyprawę zastosować, to bardzo polecam. Gdy boczek się delikatnie zredukował, wytopił się z niego tłuszcz, dodaję do podsmażenia kiełbaskę i chwilę będę to wszystko podsmażał. Niech to się delikatnie podsmaży i wrzucę bez tłuszczu, wrzucę to mięsko do gotującej się rzeczy. Grochówka już się ugotowała. Tak to wygląda, jest tutaj w niej wszystko to, co dodałem. Żeberka, skwareczki, mięsko, no i te wszystkie składniki. No ja do tego tutaj używam domowego chlebka. Słuchajcie, no troszeczkę mi ta zupa, powiem szczerze, nie wyszła. Tak to się kończy, przelewanie z jednego garnka do drugiego. Także no, jeszcze nigdy takiej nie ugotowałem. To jest pierwszy raz, gdy mi taka wyszła. Jeżeli chcecie, zapraszam Was do tego wypróbowania tego przepisu. No i oczywiście zapraszam Was na cepeliny do Reni. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał, to zapraszam Was na cepeliny do Reni. Ale ja tutaj dodam, że próbowałam już tą zupę. Zupa jest bardzo dobra.
Także polecam no, tutaj... No wyszła mi klarowna. No, kurczę, miała być zupa krem. Za dużo wody zdecydowanie. A to wyszła zupa lurka. No i też jest dobra. No co tam sobie ujmujesz? Ale ja sobie naprawdę nie będę żałował i to jest już z zakładkami nałożony talerz. Także ja się biorę za jedzenie, żeby nie było, że to jest niesmaczne. To jest bardzo dobre, tylko jeszcze jest gorąca. Bardzo smaczna jest, także ja serdecznie polecam tutaj tę zupkę. Także u mnie na kanale moim również pod przepisami będzie link do Krzysia kanału, żebyście taką zupę mogli sobie wykonać, bo naprawdę jest pyszna. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Smacznego również. Trzymajcie się.